Zachwyca mnie pokora Jana Chrzciciela. On nie skupił na sobie wzroku innych ludzi. Nie zrobił siebie takiego domorosłego celebryty. Patrzcie, co to nie ja, co ja nie potrafię. Fakt, bardzo się napracował, aby położyć takie podłoże pod Ewangelię. Ale stwierdził, że to, co najważniejsze, jest po nim. Że ważniejszy jest Jezus. Jak ty podchodzisz do swojej życiowej misji? Czy uważasz, że jesteś ewangelizacyjnym pępkiem świata? Nie warto, naprawdę. Bóg jest celem. On nadaje prawdziwy sens. Jedyne, co możemy robić, a może aż, to jest być Jego pomocnikami. Uciesz się z tej funkcji. Dobrze być pomocnikiem Boga.